Gratulacje, to jest McGuffin. Nowy mistrz mieszanych sztuk walki, trenuje w rosyjskim więzieniu o zaostrzonym rygorze. To najgroźniejszy przestępca, tak agresywny i gwałtowny. Że pilnuje go czterech strażników. Dziś opowiem o filmie z 2016 roku zatytułowanym Boyka Undisputed. W Kijowie na Ukrainie mieszka zawodnik MMA o imieniu Yuri Boyka. Jest najlepszym zawodnikiem w Europie i zdobył tytuł niepokonanego. Pewnego wieczoru Boyka walczy w nielegalnym pojedynku odbywającym się w podziemnej arenie. Tłum wiwatuje, kiedy nie pozwala przeciwnikowi na ani jedno uderzenie. Po krótkiej, jednostronnej walce kopie przeciwnika w powietrzu i nokautuje go. Scena zmienia się na rosyjskie więzienie o maksymalnym stopniu bezpieczeństwa. Więźniowie uczestniczą w bójkach dla rozrywki strażników i naczelnika. Takie pojedynki są pozornie towarzyskie dla świata zewnętrznego, ale z odpowiednimi uczestnikami okazują się bardzo brutalne. Najbardziej zabójczym więźniem wszechczasów jest bestia o imieniu Koszmar. Jest tak agresywny że strażnicy muszą skuwać jego kończyny i zamykać mu usta, aby mieć pewność, że nie zrobi nikomu krzywdy poza ringiem. Przeciwnik koszmara jest o połowę mniejszy od niego i z trudem zadaje mu ciosy. Zwalił mężczyzna na ziemię, łamiąc mu kark, po czym przystąpił do uderzenia go w twarz. Walka kończy się dopiero, gdy jego twarz jest zdeformowana i pokryta krwią. Koszmar znany jest z tego, że bezlitośnie zabija każdego przeciwnika, z którym walczy. Jest bardziej potworem niż człowiekiem, i nie czuje się winny śmierci tylu ludzi. W przeciwieństwie do niego bojka, poza ringiem, jest dobrym człowiekiem. Nie miał pięknego życia, ponieważ przez kilka lat był więziony i jest poszukiwany w Rosji, ale udało mu się zostawić za sobą swoją przeszłość i stara się być lepszym człowiekiem. Pomaga nawet Kościołowi w Kijowie i zawsze działa charytatywnie. Pewnego dnia ksiądz mówi mu, że powinien rozważyć wybór innego zawodu. Ksiądz zawsze wspiera pasję bojki, stąd komentarz jest dla niego szokiem. Bojka odpowiada, że jego talent jest darem od Boga i nie zamierza przestać go wykorzystywać. Chce jednak walczyć zawodowo, a nie w nielegalnym środowisku. Po południu do Bojki podchodzi jego menadżer, który zdradza, że w końcu może legalnie walczyć w profesjonalnych walkach MMA. Jeżeli wygra pojedynek kwalifikacyjny, to europejski turniej odbywający się w Budapeszcie dopuści go do wzięcia udziału w zawodach. Przychodzi dzień meczu kwalifikacyjnego, a ponieważ jest to jedna z najważniejszych walk w życiu Bojki, jest on gotowy dać z siebie wszystko. Jego przeciwnikiem jest Rosjanin o imieniu Wiktor. Rozpoczyna się walka i Bojka trafia pierwsze skuteczne kopnięcie. W pierwszych minutach pokazuje swoje umiejętności obronne, parując każdy wykonany zadany mu cios. W miarę jak Wiktor staje się coraz bardziej sfrustrowany, Bojce łatwiej jest kontratakować. Sędziowie są już pod wrażeniem, więc kiedy nokautuje Wiktora kolanem w szczękę, zostaje zakwalifikowany do turnieju. Wszyscy myślą, że mecz jest skończony, ale Wiktor się podnosi. Chwilę później zostaje powalony po raz drugi, ale nie może zaakceptować porażki. Teraz Bojka jest frustrowany, więc wyprowadza trzeci cios na twarz Wiktora, powalając go na ziemię. Po zwycięstwie organizatorzy zapraszają Bojkę do Budapesztu na walkę w lidze. Która otworzy przed nim wiele możliwości. Menedżer daje bojce plik pieniędzy. Prosząc go o ciężki trening, bo następny pojedynek już za dwa tygodnie. Wychodząc bojka, zauważa Wiktora w stanie krytycznym. Czuje się winny, że tak bardzo go skrzywdził, a nigdy by do tego nie doszło, gdyby poddał się po pierwszym nokaucie. Bojka pamiętał radę księdza i modli się o szybki powrót Wiktora do zdrowia. W nocy budzi go koszmar, w którym zabija przeciwnika na ringu. Następnego dnia rano idzie do menedżera i pyta się o Wiktora. Ku swojemu zdziwieniu dowiaduje się, że Wiktor zmarł zeszłej nocy w szpitalu. Podpisali umowę przed walką, więc nie są winni. Jednak w głębi serca Bojka wie, że to on spowodował jego śmierć. Na pytanie o rodzinę Wiktora, menedżer podaje mu torbę, która do niego należała. W jej wnętrzu Bojka znajduje list od żony Wiktora i ich wspólne zdjęcie. Czytając list... Czuje ból, przez jaki musiała przejść jego żona, gdy dowiedziała się o śmierci męża. Właśnie wtedy Bojka postanawia ją przeprosić i upewnić się, że nie napotka żadnych problemów w życiu. Wierzy jego zbrodnia, nie zostanie wybaczona nawet wtedy, ale nie chce uciekać z drogi odkupienia. Bojka opowiada kierownikowi o swoim planie wyjazdu do Rosji, aby poznać żonę Wiktora. Ale facet jest kompletnie przeciwny temu pomysłowi. Bojka dalej jest przestępcą w Rosji i w razie wykrycia przez władze. Trafi do więzienia, będzie musiał wyrobić sobie fałszywy paszport, a ryzykuje bardzo wiele, ponieważ jest bardzo blisko, zostania legalnym zawodnikiem MMA. Boyka rozumie konsekwencje, ale jest nieugięty w swojej decyzji. W kolejnej scenie poznajemy żony Viktora, Alme, która jest na jego pogrzebie. Po jego śmierci została sama i nie ma do kogo się zwrócić. Na dodatek ona i Wiktor są zadłużeni u szefa mafii o imieniu Zaurab. Który zjawia się na pogrzebie i proponuje Almię, by została jego kochanką, by spłacić dług. Alma obrzydza jego obecność, ale jest ostrożna, żeby nie doprowadzić go do szału. Po prostu odpowiada, że zajmie się ciężką pracą i spłaci dług w ratach. Alma jest właścicielką Domu Kultury, gdzie również mieszka. Ona i Wiktor zbudowali go za pieniądze pożyczone od Zauraba, w tym miejscu mieszka wiele sierot i osób potrzebujących. Po przyjeździe do Rosji bojka idzie na spotkanie z nią. Ale zauważa, że grupa mężczyzn zabiera ją do czarnego samochodu i odjeżdża. Okazuje się, że Alma pracuje jako kelnerka w podziemnym klubie walki, zauraba. Jest bardzo opiekuńczy wobec niej i traktuje ją jako swoją własność. Jeszcze tego samego dnia Bojka idzie do klubu walki i znajduje Almę. Ludzie zauraba nie pozwalają mu na rozmowę z nią i wyprowadzają na zewnątrz. Bojka chce uniknąć bójki. Dlatego grzecznie pyta ich, o której godzinie Alma kończy pracę. Gangsterzy atakują go po tym pytaniu, ale dostają nauczkę za zadzieranie z profesjonalnym zawodnikiem. Zorab zauważa walkę bojki i jest pod wrażeniem jego umiejętności. W swoim klubie potrzebuje dobrego mistrza walki i chce zatrudnić bojkę. Jednak ten wyjaśnia, że nie jest tu po to, by brać udział w walkach, chce po prostu poznać dziewczynę. Zorab oferuje porozmawiać z Almą w jego imieniu, odmawiając mu zgody na spotkanie z nią. Ale bojka po raz kolejny nie zgadza się z nimi i odchodzi. Po tym, jak znika z pola widzenia, zaura prosi swoich ludzi, aby mieli na niego oko. Następnego dnia, bojce, udaje się zakraść do Domu Kultury i spotkać z Almą. Wręcza jej list Wiktora i pyta, czy jest zmuszona do pracy w klubie walki. Alma odpowiada, że chciałaby pracować gdzie indziej, ale ma dług do spłaty. Następnie czyta list i pyta go, czy widział ostatnią walkę jej męża. Bojka jest szczery. Przyznaje się, że był ostatnim przeciwnikiem Wiktora. Próbuje wytłumaczyć, że śmierć była wypadkiem, ale Alma nie chce słuchać zabójcy męża. Po tej interakcji Bojka udaje się do Zauraba i zgadza się dla niego walczyć. Jednak w zamian będzie musiał zapomnieć o wszystkich długach Almy. Układ jest taki, że Bojka musi wygrać trzy mecze z przeciwnikiem wybranym przez Zauraba. Gangster obiecuje również, że będzie go chronił przed policją i władzami, ponieważ wie, że przyjechał do Rosji używając fałszywego paszportu. Następnego dnia Alma spotyka się z Bojką, by powiedzieć mu, że nie potrzebuje jego litości. Chce by wrócił do domu, ale Bojka upiera się, że robi to dla własnej satysfakcji. Potem idzie potrenować na siłownię, ale dostaje pogróżki od jakiegoś mężczyzny. Kiedy facet nie przestaje go szturchać, bojka ogłusza go jednym kopnięciem. Nadchodzi dzień pierwszej walki. Bojka mierzy się z lokalnym zawodnikiem w łatwym pojedynku. Rywalowi udaje się zadać kilka słabych kopnięć, ale wypada słabo przy kimś takim jak bojka. Udaje mu się go powalić i ma już zadać ostatni cios, ale powstrzymuje się w połowie drogi. Ku jego uldze przeciwnik przyjmuje porażkę, więc nie musi go krzywdzić bardziej. Po walce, arma podaje mu drinki. Bojka pyta ją, czy zna jakąś dobrą siłownię w okolicy, bo ta, do której chodzi, nie spełnia jego standardów. Alma chwilę rozważa zaproszenie go do korzystania z siłowni w jej domu kultury. Terenuje tam przez kilka następnych dni i ostatecznie Alma przyzwyczaja się do jego obecności. Następna walka bojki to pojedynk dwóch na jednego z parą braci. Jest szokowany, bo nie został poinformowany o zasadach. Zorab chwali się, że to jego arena i zawodnicy muszą grać według zasad. Rozpoczyna się starcie, a bojka z trudem broni się przed dwójką braci jednocześnie. Gdy próbuje walczyć z jednym, drugi go atakuje, przez co trudno się skupić. Mimo to udaje mu się odepchnąć jednego i powalić drugiego w ciągu kilku sekund, których potrzebowali na dojście do siebie. Walka jest równa, ale bojka przyjmuje kopniaka w kontuzjowany dolny odcinek pleców. Ból jest nie do zniesienia, ale gdy dostrzega Almę na widowni, kontynuuje walkę. Udaje mu się skopać tylko braci i zalicza podwójny nokaut. Tłum wybucha wiwatami, gdyż nikt nie przypuszczał, że wygra ten mecz. Następnego dnia, Zaurab idzie na spotkanie z Almą i próbuje z nią flirtować. Gdy ona odmawia jego zalotów, oskarża ją o sypianie z bojką. Dodatkowo sugeruje, że śmierć męża nie była przypadkowa i że bojka zabił go z premedytacją. Alma udaje, że mu nie wierzy, ale ta uwaga ją niepokoi. Tymczasem menedżer Bojki z Ukrainy dzwoni do niego pilnie, bo umówił spotkanie prasowe z sprawie walki w Budapeszcie. Bojka prosi go o inny termin, bo ma do wygrania jeszcze ostatnią walkę. W swoim pokoju trafia na czekającą na niego Almę. Zmusza go do wyznania prawdy o śmierci męża, a Bojka zaczyna opowiadać jej o wszystkich trudach, jakie spotkały go w życiu. Ujawnia, że pierwsza połowa jego życia była wypełniona nieszczęściem. A pojedynek z Wiktorem był jego jedyną szansą na lepsze życie. Dał z siebie wszystko i wygrał, ale śmierć Wiktora bardzo go przytłoczyła. Wierzę, że przyjęcie jego pomocy jest dla Almy bardzo trudne, ale błagam ją, by pozwoliła mu zrobić to, co musi. W nocy, podczas finałowej walki, bojka zmieszy się z Igorem, najlepszym zawodnikiem Zouraba, który drwił z bojki od dnia jego przybycia. Igor jest wyjątkowo wściekły na bojkę. Bo zagraża jego pozycji w gangu, wyładowuje całą swoją frustrację i wyprowadza serię kolejnych ataków. Walka jest trudna, a głównym celem Igora są prace bojki. Jednak tory walki zmieniają się, gdy bojka wymierza mu podwójne kopnięcie z powietrza. Zara po tym pije Igora na kwaśne jabłko, przez co krwawi obficie, aż w końcu mdleje. Dzięki temu wygrywa cały turniej, a dług Almy zostaje spłacony. Jednak Zoro już wcześniej przewidział wynik i przygotował się na tę okazję. Zatrzymuje bojkę i wyjaśnia, że ich układ się skończy, gdy pokona ostatniego człowieka. Bojka ma tylko kilka godzin przed spotkaniem w Budapeszcie, które jest kluczowe dla jego kariery. Nie chce jednak odejść bez uratowania Almy, stąd prosi menedżera, by poczekał do następnego ranka i szykuje się do walki z ostatecznym mistrzem. Przeciwnikiem jest Koszmar, bestia, która walczyła i zabija wszystkich swoich przeciwników w rosyjskim więzieniu. Ze względu na swoją gwałtowną naturę zostaje wyprowadzony na arenę w łańcuchach. Rozpoczyna się walka, a Bojka jest już zmęczony od początku. Robi co może, ale jego ciosy wydają się bezskuteczne przeciwko koszmarowi i jego budowie ciała. Bestia uderza go kilkukrotnie, po czym kopie go w szczękę. Bojka upada na deski i ma problemy, aby się podnieść. Na sekundy przed przegraną zbiera siły i wstaje, a po raz kolejny zostaje powalony na podłogę. Kiedy koszmar jest już prawie pewien, że wygrał, Bojka bierze go z zaskoczenia i odpycha kopnięciem. Następnie walka przechyla się na jego stronę. Założył bestii balachę, łamiąc mu prawie ramię, przed wyrzuceniem go z ringu. Dzięki temu w końcu wygrywa pojedynek, ale Zaurab nadal nie chce odpuścić Almię. Rozkazuje swojemu sługusowi zaatakować bojkę, a sam próbuje uciec z dziewczyną. Bojka leży na ziemi, totalnie przygnębiony, i zauważa, że zabierają Almę na zewnątrz. Z odnowioną motywacją i gniewem atakuje strażników i zabija ich wszystkich. W końcu dopada Zauraba i rzuca go na ziemię. Bojka zostaje postrzelony, ale jego ból przyćmiewa złość. W końcu zaurab, zostaje uduszony na śmierć. Alma próbuje pomóc bojce, ale on ją powstrzymuje, pytając czy mu wybacza. Po jakimś czasie przyjeżdża policja i aresztuje go. Pyta jeszcze raz, czy Alma mu wybacza, ale ona nie odpowiada. Następnie bojka trafia z powrotem do rosyjskiego więzienia. Miesiąc później Alma przychodzi go odwiedzić i oznajmia, że wybacza mu, bojka po raz pierwszy od miesięcy odczuwa ulgę, mimo że jego plan zostania zawodowym wojownikiem się nie powiódł. W ostatniej scenie widzimy, jak walczy na więziennym ringu. Nieprzerwanie, nosząc tytuł Niepokonanego. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.